Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiejskiej Zagrody. Dzisiejszy film będzie głównie dotyczył moich kogutów, a krótko mówiąc, powiem Wam, ile ich mam, jakiej są barwy, ile mają mniej więcej lat, jakie mają imiona i wiele innych. Także, jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Więc zacznijmy tutaj od pierwszego koguta. Jest nim kogut Bodzio. Jest on w kolorze białym, a jest w wieku młodym. Ale natomiast grzebień ma taki bardziej już dostojny. Ma duży grzebień, może nie aż taki duży, ale okazały jest tak samo jego dzwonki. Także to jest Bodziu. Poznajcie go. Tutaj mamy kolejnego młodego koguta. On akurat nie ma imienia, ale jeśli mu nadacie, no to będzie to imię miał. Oczywiście tutaj musiał już zaprezentować przed kamerą publicznie, co on potrafi. No ale żeby tak publicznie, to trochę kultury. Ale ja za niego nie odpowiadam, tak jak coś to nie moja wina. Oczywiście tutaj sobie żartuję, ale ten kogucik akurat jest w wieku bardzo młodym. Jest wysoki. Jak to się mówi? Szczupły i wysoki. Jest w kolorze takim białym. Ma tam kilka plamek w kolorze czarnym. I prawdopodobnie, że jest synem Bodzia. To jest właśnie niewykluczone. Trzecim kogutem tutaj w wiejskiej zagrodzie jest kogut Stefan. Stefana nie może tutaj we wiejskiej zagrodzie zabraknąć. Ależ skąd? Gdyby Stefana zabrakło, to już koniec, to już porażka. Nie no, ale tak na serio, to jest Stefan. Jest on już w podeszłym wieku. Jest za niewysoki. Upierzenie ma takie, jakie widzicie. Nie muszę wam już chyba tutaj mówić zbytnio. No, ma tutaj trochę białego, trochę zielonkowatego i ciemnego. Tutaj mamy czwartego koguta. Jest nim kogut o imieniu Felix. Także serdecznie poznajcie koguta Felixa. Co mi się we Felixie podoba, no to jego kolor upierzenia. Jak dla mnie jest zaskakujący i bardzo piękny. U niego barwa jest czerwona i z takimi kolorowymi plamkami na skrzydłach, jak i lotkach. On jest w takim średnim wieku, tak to mogę stwierdzić. I zarówno on, jak i Stefan, zdaje mi się, nie jestem tutaj na 100% pewny i nigdy nie byłem, ale w każdym bądź razie takie jest moje zdanie i takie są moje przeczucia, że zarówno Felix, jak i Stefan, którego wcześniej widzieliście, są mieszanką z Kochinem Karzełkiem. Ale czy na 100% tego nie wiem i nie jestem pewien, ale tak jak już wcześniej wam powiedziałem przed chwilą, to jest tylko moje zdanie i moje tutaj odczucie. Piątym kogutem jest tutaj Biszkop. A dlaczego akurat Biszkop? Ktoś zada pytanie. A dlatego Biszkop, bo takie imię mu nadałem i z tym jego i z Biszkoptem wiąże mi się jego tutaj kolor. Biszkop też jest w takim średnim wieku i tak on wygląda tutaj w całej okazałości. Szóstym kogutem jest kogut o imieniu, można powiedzieć, czapeczka, kapelusznik. Powiedzmy, że ma takie dwa imiona.
A dlaczego czapeczka bądź kapelusznik? No dlatego, że ma taki charakterystyczny czepek na tej swojej główce, taką czopę. O! Jest on w takim kolorze pstrokatym. A wiek po prostu średni. Tak jak jest to dotychczas u innych kogutów. Siódmy, kolejny kogut to kogut Zenek. Oczywiście to nie jest ten Zenek, który śpiewa, tylko kurnikowy Zenek. Jest on rasy gołoszyjka. Jest już w takim też starszym wieku. Może nie bardzo starym, ale w takim już starszym. Na szyi ma taki piękny jakby szalik. Jego upierzenie jest takie, jakie widzicie, czyli takie zielonkowate, białe i trochę ciemnego. Kolejny pan, czyli ósmy kogut, to kogut bezimienny. On nie ma akurat imienia, jeśli mu nadacie, to też będzie je miał. Ale akurat ten kogucik jest rasy Ayam Cemani. I ta właśnie rasa charakteryzuje się tym, że ma całe upierzenie w kolorze czarnym. Ma czarne nogi, czarny grzebień, czarne oczy, czarny dziób, czarne dzwonki, a nawet i ciemną skórę i czarne po prostu i ma czarno w jamie dziobowej. Jak mu się otworzy jamę dziobową, no to będzie miał tam kolor czarny, a nie na przykład inny jak u pozostałych kur. Dziewiąty kogut to kogut kasztelan. Może niektórym z was skojarzy się to z piwem, tak jak mi się to kojarzy od razu w pierwszej kolejności. Też jest w średnim wieku. Ma w większości koloru tutaj czerwonego. Natomiast jego kolor czerwony jest mocno czerwony, tak jak tutaj, blisko ogona. I na szyi ma taki już słabszy czerwony. A tutaj miejscami ma taki zielonkowaty. Ma dostojny grzebień, ma duży i ma duże tutaj dzwonki. Dziesiąty młody kogut z tegorocznych lęgów. Też póki co nie ma imienia, ale to z pewnością kogut. Rozpoznaje go po dużym wzroście, jak i po wydawanym dźwięku. Jak go na przykład się gdzieś złapie, to wydaje taki już inny, grubszy dźwięk niż jakaś kura. Jedenasty kogut to kogut o imieniu Wyścigówka. Może imię trochę takie dziwne, bezsensowne, a może i beznadziejne. I ja to rozumiem, ale takie imię po prostu wybrałem z tego względu, iż ten kogut jest po pierwsze szybki w biegach i po drugie często widziałem, jak on gonił kurę do kopulacji. I w któryś dzień popadało i była ślizga trawa. I ten kogut tak bardzo mocno rozpędził się za tą kurą, o mało co ta kura by nie straciła nóg, a ten kogut nadal wciąż za nią gnał. Aż w końcu skończyło się to tak, że przez jego nadmierną prędkość, którą przekroczył, na ślizgiej trawie się tutaj wywalił. Po prostu wpadł w poślizg i się wyłożył. Jego kolor jest w kolorze jarzębiowatym, taki jaki ma prawdopodobnie jastrzęb. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko podobny do jastrzębia, bo ma taki bardziej pstrokaty. Dwunastym tutaj kogutem jest kogut o imieniu Pirat. Dlaczego Pirat? Już tłumaczę. Kogut Pirat dlatego, że nie widzi na jedno oko, mianowicie na to, z tego względu, iż kiedyś jeden kogut go dziabnął
tak porządnie, że po prostu stracił już wzrok na to jedno oko. I z tego względu jest nazywanym piratem. Ale żebyście się nie zdziwili, on jeszcze kuleje. A dlaczego kuleje, to jeszcze do końca nie jestem pewien. Ale mi się zdaje, że kiedyś perliczki go ganiały i być może gdzieś nieszczęśliwie gdzieś o coś uderzył, zawadził tą swoją nogą tak mocno, że go bolała. On wtedy kulał i tak mu zostało i teraz tak kuleje. My oczywiście sprawdzaliśmy, czy ta noga go boli, czy co z nią nie jest i rzeczywiście nic z tą nogą nie jest, tylko po prostu prawdopodobnie mu tak już zostało i się tak do tego przyzwyczaił i mu kuleje. Ale w każdym bądź razie on już te swoje lata ma, wiele przeszedł, co jak co, ale swoją krzepę jeszcze ma. Niejednego koguta już tutaj ustawił do pionu tak jak należy i pewnie jeszcze nie raz ustawi. Także jak to się mówi, stary, ale jary. Jego upierzenie też jest w kolorze jarzębiowatym. No i jeśli kiedykolwiek byście mi zadawali jakieś pytania w komentarzach, dlaczego ten kogut akurat kuleje bądź nie widzi na jedno oko, no to już właśnie w tym filmie dzisiejszym macie na to odpowiedź. Więc nie musicie się o nic bać, martwić i tym podobne, bo po prostu to nic poważnego. On ma się bardzo dobrze i już się do tego po prostu przyzwyczaił. 13. kogutem jest kogut o imieniu Władziu. Zwróćcie uwagę, że kasztelan ma podobne upierzenie do Władzia i być może Władziu jest właśnie synem kasztelana i jest to niewykluczone z tego względu, iż jest podobne upierzenie, praktycznie takie same, tylko różnica jest pomiędzy wiekiem, wzrostem, wielkością dzwonków, grzebienia, także to jest Władziu. 14. chyba już kogutem jest kogut Kaziu. On jest w podobnym wieku do koguta Stefana. Kogut Kaziu jest chyba zaliczany do drobiu ozdobnego, ale pewien nie jestem. On też ma charakterystyczny ten czepek na głowie i obrośnięte łapki. Więc to już by było na tyle w tym filmie. Cieszę się, że mogliście poznać moje koguty i je w całej okazałości pięknie zobaczyć. Wszystkich kogutów mam 14. Oczywiście będą one za niedługo sprzedawane. Jeśli miałbym taką możliwość, jeśli bylibyście chętni, jeśli by mi się to udało, no to mógłbym wysłać co niektóre koguty niektórym z was jako widzom. Także może nam się to uda, jeśli nie, to po prostu nie. Mówi się trudno, ale jeśli tak, to byłoby fajnie. I dla mnie, i dla was. Także jeszcze to przemyślę, a wy dajcie znać w komentarzu, czy to dobry pomysł, czy także nie. Więc ja was serdecznie pozdrawiam. Życzę wam miłego dnia i widzimy i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!